Halo, halo, dobry wieczór, Warszawo. Nazywam się Stasiewicz Jacek i jestem tu po to, by złożyć wam świadectwo. Świadectwo tego, jak zacząłem żyć w końcu. Mam 35 lat. Wychowywałem się niby w dobrej rodzinie, bo teoretycznie pieniędzy nie brakowało, ale mój ojciec był pijakiem. Był pijakiem, który mnie ciągle poniżał, wymagał ode mnie, od małego chłopaczka wiele rzeczy, których ja nie dałem rady sprostać. Nie byłem tym zainteresowany nawet. Poniżał mnie i dojeżdżał. Więc znalazłem oparcie w bandyckich gronach. Wychowałem się w Twierdzy Modlin. W 90-tych latach to nie było najlepsze miejsce dla młodego człowieka. Ale przygarnęli mnie chłopacy, którzy byli bandytami. Oni dali mi opiekę, oni mnie chronili, więc ja zacząłem z nimi żyć. Mój ojciec w ogóle zszedł na inny plan, a ja zacząłem w ogóle żyć tym życiem. Zacząłem czuć tam wartości. Myślałem, że to właśnie ta prawda, której szukam. Ci ludzie, lojalni, oni kurde życie za ciebie kładą. Co się okazało gówno prawdą wszystko. Kochani, ja później stoczyłem się, wyprowadziłem się z rodzicami do innego miasta, tam w ogóle poczułem w ogóle wiatr w żagle, bo tam nie było takich twardych ludzi. I zacząłem ćpać, zacząłem terroryzować wszystkich, łącznie z sąsiadami. Po dziś dzień moi sąsiedzi nie wychodzą z domu, jak przyjadę na święta, albo do rodziców. Kochani, ale szukałem cały czas, szukałem prawdy, trafiłem na odwyk w wieku 19 lat trafiłem na odwyk, brałem dożylnie narkotyki, byłem ścierwem człowieka. Człowiek, godność, nic nie było dla mnie warte. Warte dla mnie były tylko pieniądze i impreza. Bo w tym momencie, kiedy byłem naćpany, nie czułem bólu, nie czułem tej pustki w sobie. Ale schodziło, narkotyki puszczały i ten ból, ten smutek wracał. Te poczucie, powiem wam, że ja budziłem się, nikomu tego nigdy nie mówiłem, ja budziłem się nocami i przypominałem sobie, co ja ludziom robię. To mnie męczyło przez wiele lat. Mimo, że poznałem teoretycznie miłość, pewną kobietę, gdzie trochę zaczęło to mnie tam zaklejać. Powiem wam, ja dalej czułem tą pustkę. Tylko ona się zbliżyła do mnie tak blisko, że widziała, że ja cały czas tak naprawdę cierpię. Rano i wieczorem dojeżdża mnie to. Dojeżdża do mnie, kim jestem. Czułem się nikim. Czułem się pusty. Ja naprawdę szukałem w różnych gronach. Potem zacząłem jako nacjonalista. Tam znalazłem trochę prawdy historycznej. Ale ta prawda też nie dawała mi wiele. Ja wpadłem w jeszcze większe sidła, nienawiści takiej zażartości na wszystko, wiecie. Ktoś, kto w ogóle gardził tym krajem, dla mnie był nikim. W sumie to wszyscy byli nikim, bo nikt nie dorastał do tego, co ja chciałem. I tak błądziłem, powiem wam, błądziłem, tak naprawdę byłem pusty. Tak naprawdę próbowałem popełnić parę razy samobójstwo, ale tu powiem wam, jestem słaby, nie jestem w stanie. Więc chciałem zginąć w obronie ojczyzny, taki miałem plan. Ale któregoś razu, kiedy byłem już rozsypany totalnie, wszedłem na wał w Twierdzy Modlin, spojrzałem w niebo i powiedziałem, jeżeli jesteś, to mi pomóż, bo ja nie wiem, po co żyję. Jeżeli jesteś, zabierz ode mnie ten ból i te nerwy, bo jestem bardzo agresywną osobą. Zabierz to ode mnie, bo ja nie umiem już nawet nawiązać kontaktu z ludźmi. I powiem wam, że tam na tej górce niby się nic nie wydarzyło, ale poprosiłem o jeszcze jedno, poprosiłem o dobrego szefa i dobrą pracę i spotkałem tego człowieka w niebieskiej kurtce, który zaczął mi mówić mi i świadczyć swoim życiem, swoim zachowaniem, w ogóle reprezentował co innego. On mi zaczął mówić o Jezusie, wiecie? Ja tak jak wy prawdopodobnie teraz miałem takie podejście, spoko, no, spoko, fajnie ma, nie? O tym Jezusie to ja słyszałem, przecież jestem katolikiem w tym kraju, wychowanym, kurczę, chrzczonym podobno, znaczy no miałem 6 lat, nie pamiętam tego za bardzo, znaczy 5, czy nawet młodszy byłem chyba. Nieważne, kochani. Ale on zaczął mi mówić o Jezusie, którego słyszałem imię wielokrotnie w kościele, ale nie widziałem w ogóle tego w ludziach. Wiecie, widziałem ten obłęd, te takie parcie w niedzielę do kościółka grzesznych ludzi, a wychodzą i opierdzielają sąsiada swojego, za plecami mu gadają. W ogóle mówię, co to jest? I powiem wam, że któregoś wieczoru, jak już dostałem Biblię, to była chyba ostatnia z moich kradzieży, że wziąłem Biblię z szafki w pracy, tam była Biblia, to nie był przypadek. Wiem to. Ja wziąłem ją do domu. W domu otworzyłem ją i zacząłem czytać. I przeczytałem sam początek, wiecie? Przeczytałem, że Bóg stworzył niebo, ziemię, ptactwo stworzył i to było dobre. I stworzył człowieka i to było dobre. I powiem wam, że dla mnie to było za dużo. Ja wiedziałem, kim byłem. Wiedziałem, co robiłem ludziom. Pamiętałem to. Przypominałem się wielokrotnie, mówię, te rzeczy. Ale tam było napisane, że Bóg stworzył człowieka i to było dobre. I ja poszedłem sobie spać normalnie. Ale w nocy obudziłem się, powiem wam, i poszedłem do łazienki w tak mało eleganckie miejsce, ale w łazience spotkałem Jezusa.
On tam przyszedł do mnie. Ja wypłakałem, powiem wam, wypłakałem wszystkie swoje winy. Zacząłem przepraszać za każdą krzywdę, którą uczyniłem człowiekowi. Za każde słowo, którym zraniłem człowieka. Za wszystko, co uczyniłem, co pamiętam, czego nie pamiętam, bo wielokrotnie nie byłem w stanie zapamiętać tego. I powiem wam, że ten Jezus przyszedł do mnie i wybaczył mi wszystkie winy. Odpuścił mi to wszystko i to nie tak jakoś tak, wiecie, tak słownie. Ja po prostu poczułem ulgę. Ja po prostu poczułem miłość. Pierwszy raz w życiu zrozumiałem, poczułem miłość. Ja słyszałem wielokrotnie te słowo, używałem go wielokrotnie, wiecie, na imprezach, żeby zaliczyć dziewczynę, że cię kocham, ale to było puste. A ja pierwszy raz w życiu poczułem miłość. Poczułem tego Boga, który przybył do mnie i powiedział, że On mi wybacza wszystko. I nigdy tego nie wspomni. I powiem wam, od tego momentu, to było 2014 rok. 4 lata mijają, moje życie się zmieniło tak, że moi rodzice, którzy są dalej religijnymi osobami, ich to też przerasta, ale powiem wam, moi rodzice widzą, co się stało ze mną. Widzą to, jestem żywym świadectwem. Przestałem czpać, przestałem pić, przestałem palić, zacząłem żyć. Zacząłem żyć boskim życiem, godnym życiem. I kochani, życzę wam tego też. Życzę wam tego, bo wiem, że możecie się fajnie czuć, dzisiaj jest piątek, piątunio, każdy idzie na imprezę, będzie fajnie, ale w sobotę raniunio się obudzisz z gigantycznym kacem, orlaniakiem. To, co zrobisz, na pewno nie będzie przynosić ci chluby. Więc przyjacielu, ja mówię tobie, oddaj życie Jezusowi, najlepsze ręce oddaj. Zobaczysz wtedy, że życie będzie płynąć tobie, bo tak naprawdę na razie jesteś martwy.